Dlaczego wybrałeś zawód stolarz? Ponieważ jest to moja pasja, poza tym zawód stolarz jest bardzo przyszłościowym zawodem. No i bycie na technologii drewna jest bardzo prestiżowe. Powiedz mi, co robicie na zajęciach praktycznych? No różne rzeczy. Czasami robimy jakąś renowację mebli stary, ostatnio też robiliśmy leżankę paletową, no także dzieje się dużo. Co Ci się podoba w Twoim zawodzie? A więc w moim zawodzie podoba mi się najbardziej wyszukiwanie nowych smaków, wyszukiwanie nowych tekstur, modyfikowanie ich, dzielenie się nimi z koleżankami, z kolegami. Mam dużo możliwości. Mogę robić makijaż, mogę robić fryzury, mogę dobierać strój do sylwetki. Ogólnie zawód jest bardzo przydatny i na pewno uda mi się dobrze znaleźć pracę. Na zajęciach zawodoznawczych z logistyki uczniowie dowiedzą się, jak zaplanować, zorganizować i kontrolować przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Ich zadaniem będzie formowanie peletowej jednostki ładunkowej, dostosowanie środka transportu do zlecenia i sporządzanie dokumentacji. Jeśli chcesz zostać zawodowym żołnierzem, aby spełnić to marzenie, rozpocznij naukę w klasie mundurowej na kierunku technik logistyk. Na początek podstawy musztry, nauki strzelania, samoobrony, terenoznawstwa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i pobyt na obozach sprawnościowych. Na specjalistycznych zajęciach zawodowych dowiesz się, jak zaplanować, zorganizować i kontrolować przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta. Logistycy to mistrzowie dobrej organizacji. Znajdą pracę w działach logistycznych, przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, handlowych, jednostkach samorządu terytorialnego oraz centrach logistycznych.